Dzień dobry. Raz może trochę lepiej ustawię kamerę. Witam w kolejnym odcinku naszej opowieści na temat kodu genetycznego cywilizacji. Obiecałem, że tym razem przekażę trochę informacji na temat alternatywnych, lokalnych systemów wymiany czy organizowania się ludzi, co jest następstwem, jak zauważono na świecie, zwykle perturbacji na rynku głównym, czyli jeśli rynek główny przeżywa jakieś załamania, natychmiast w miejsce, jakby w lukę, tam gdzie piętrzą się trudności, wchodzą nowe systemy, które właściwie robią to samo, czyli ułatwiają ludziom wymianę. Nowe systemy posługujące się alternatywnym środkiem wymiany, którym może być albo pieniądz, albo czas. No właśnie o tych systemach chciałbym chwilę Państwu powiedzieć, bo może wiele osób o tym czytało i słyszało. Systemy takie narodziły się, można powiedzieć, narodziły się w XX wieku, na początku, w czasie kryzysu, ale trwały krótko, gdyż były szybko delegalizowane przez władzę. Tak było w Niemczech, w Austrii i później była wojna. Po wojnie świat zajęty był odbudowywaniem ze zniszczeń. I właściwie ten okres dekoniunktury zaczął przypadać właśnie w momencie, kiedy wydawało się, że powinno być właśnie coraz lepiej, bo skoro już odbudowaliśmy kraj ze zniszczeń, no to powinniśmy się cieszyć coraz większym i rosnącym dostatkiem. No tymczasem właśnie wiele krajów zauważyło, że jest to początek poważnych trudności. No i kiedy te trudności się wystarczająco nasilały, jak to miało miejsce choćby w Argentynie pod koniec lat 90., ale właściwie te okresowe osłabienia koniunktur gospodarczych też wpływały na jakąś kreatywność lokalnych społeczności, które chciały się od tego odseparować. I w ten sposób w 1972 roku narodził się w Kanadzie. Wymyślił go Michael Linton. To był pierwszy system oparty na alternatywnym pieniądzu, który nazwano LETS, czyli to jest skrót od Local Exchange and Trade System, czyli lokalny system wymiany i handlu. I teraz ten LETS właśnie w 1972 czy 1974 były jakieś pierwsze próby wprowadzenia tego w wiosce, właściwie w wiosce, w sporej dolinie w Kanadzie, w której większość osób pracowała w fabryce, którą nagle zamknięto. I wszyscy po prostu okazało się, że wszyscy są bezrobotni. W każdym razie większość. No i odpowiedzią na to właśnie był Michael Linton i jego system LETS, który okazał się dużym sukcesem. Znaczy ludzie powołali do istnienia alternatywny środek wymiany, ustalili zasady jego funkcjonowania i wobec braku zarobków oficjalnych zaczęli się wymieniać w sposób rejestrowany. Znaczy ktoś komuś kosił trawniczek, a z kolei ktoś drugi w zamian za to wykonywał usługę hydrauliczną
A z kolei ktoś inny uczył obcego języka, a ktoś inny z kolei dostarczał pieczywo i tak dalej. Także ludzie zaczęli to w jakiś sposób tam właśnie w tej kanadyjskiej dolinie, zaczęto to jakoś formalizować. No i właśnie powołano alternatywny środek wymiany i no i po prostu testowano jego skuteczność w organizowaniu wymiany lokalnej. Czym charakteryzuje się taki alternatywny środek wymiany i co jest jego podstawową różnicą w stosunku do środka oficjalnego? Przede wszystkim nie jest on honorowany wyłącznie lokalnie. W związku z tym, kiedy wyjedziemy z tej lokalnej społeczności z plikiem banknotów, właśnie alternatywnych banknotów, po prostu one w innych społecznościach czy w mainstreamie nie będą postrzegane jak pieniądze, tylko będą postrzegane jak kawałki zadrukowanego papieru, wartego tyle, ile kserokopiarka kosztuje. Także ten lokalny środek wymiany przede wszystkim nie wyciekał, albo w każdym razie wyciekał w niewielkich ilościach. Ten wyciek spowodowany był głównie turystyką. Wiadomo, że ludzie mają zamiłowanie do zbieractwa. Jak tylko pojawi się coś ciekawego, dziwnego, w tym wypadku banknoty, które trochę inaczej wyglądają i inaczej się nazywają, ale wciąż służą temu samemu celowi. Także kolekcjonerzy kupowali te lecy, kolekcjonerzy z zewnątrz, spoza tej wspólnoty, kupowali te pieniądze do swoich zbiorów. Ja też w swoim klaserze mam kilka egzemplarzy waluty szkockiej z Findhorn. Tam funkcjonuje już od 40 lat znakomicie prosperująca taka alternatywna społeczność. I właśnie można powiedzieć, że Findhorn jest dobrym przykładem tego, do czego doprowadziły pierwsze eksperymenty Michaela Lintona. Właśnie powielono ten schemat leców w wielu miejscach w Ameryce i w Europie, między innymi w takiej posthipisowskiej wspólnocie ekologicznej na północy Szkocji, Findhorn, gdzie no przed 40 laty założono pierwsze ogrody takie warzywne. Okazało się, że na tym skalistym terenie jakieś mają ludzie, którzy właśnie z sercem do tego podeszli, uzyskali niezwykłe efekty. Te hodowane przez nich warzywa były nawet pokazywane w telewizji jako przykład właśnie jakiegoś wzorowego podejścia do takiego ekologicznego rolnictwa. No i ta wspólnota zaczęła rosnąć. Ja czytałem sprawozdanie z niedawne, z 2007 czy 2008 roku, a może nawet 2010, z Findhorn właśnie, gdzie no to już jest społeczność licząca kilkaset osób i właśnie no chwalą się tym, że wiele inicjatyw lokalnych zawdzięczają temu, że powołali do istnienia niezależny pieniądz, który się nazywa ECO. No i który przede wszystkim wokół tego pieniądza zaczyna się organizować lokalna wymiana produktów takich żywnościowych, prostych produktów, które z jednej strony spełniają wszelkie kryteria rolnictwa ekologicznego, to znaczy pochodzą z miejsca, gdzie są konsumowane. Nie używane są żadne środki ochrony roślin, a przez to te środki nie przenikają do roślin, a następnie nie przenikają do ludzi, więc ludzie odżywiający się takimi lokalnie produkowanymi według ekologicznych zasad produktami
niewątpliwie są zdrowsi. Także mniejsze to wymaga z kolei mniejszych nakładów na medycynę, leczenie. Korzyści, można powiedzieć, rosną w miarę. Także podstawą właśnie tych lokalnych systemów jest wymiana żywności, zdrowej, ekologicznej żywności. Można powiedzieć, że proces zatruwania żywności przemysłowej od tego czasu, kiedy powstała wspólnota Findhorn, czy od czasu założenia pierwszych leców w Kanadzie, no jeszcze się nasilił ten proces chemizacji rolnictwa. Teraz trwa batalia o GMO. No w sumie GMO to też jest ogromna chemia, która za tym stoi, bo to tak naprawdę w tym GMO nie tylko chodzi o to, że one są niezdrowe, te produkty, a w zasadzie, że nie wiadomo, jakie skutki wywołują. Wiadomo, że u zwierząt negatywne, u ludzi takie badania nie były stosowane na szerszą skalę, ale wiadomo, że skutki, można powiedzieć, tej zatruwania tej żywności są bardzo szerokie, sprowadzają się do zmiany całego ekosystemu. Także no, dzięki właśnie tym alternatywnym pieniądzom można było uniknąć tej chemizacji rolnictwa, a w efekcie chemizacji produktów, które spożywamy. No i myślę, że te doświadczenia, które okazały się być dużym powodzeniem, te doświadczenia należy powielać. I właściwie ja mogę to z dużą pewnością czy asercją stwierdzić dzisiaj, że systemy alternatywne warto jest rozpoczynać w momencie, kiedy jest jakaś grupa lokalnych producentów i konsumentów zdrowej, ekologicznej żywności. To rzeczywiście taki system alternatywnej wymiany może się powieść, ponieważ po pierwsze są to ludzie zwykle bardziej świadomi, czyli łatwiej ich przekonać do alternatyw. No i generalnie w zasadzie o to chodzi, żeby społeczność stawała się coraz bardziej niezależna. No i w momencie, kiedy ma swoją własną żywność, no to jest jeszcze uzależnienie od energii. Ale no, wspólnota Findhorn postawiła sobie parę lat temu wiatraki o mocy 750 kW i to wystarcza im w zupełności na wszystkie ich lokalne potrzeby. Z kolei świetna wymiana lokalna powoduje to, że ludzie dużo oszczędzają, bo nie płacą żadnym pośrednikom, żadnym bankom, nikomu nie płacą żadnego frycowego. Nie płacą za lekarstwa, ponieważ są zdrowsi, więc mogą więcej zaoszczędzić. Także ta wspólnota Findhorn teraz ma się znakomicie. Dokupiono 160 hektarów niedawno, o 90% tej ziemi zamieniono w tereny chronione przyrodniczo, natomiast 10% podzielono na kolejnych osadników. Tam, zdaje się, normą jest gospodarstwo o powierzchni 1 hektara, bo to właściwie jest gospodarstwo, które przy jakiejś, tak powiem, mądrej i uważnej pracy i niewielkiej, ale w każdym razie konsekwentnej, w zupełności wystarcza do tego, żeby utrzymać rodzinę. Także wspólnota Findhorn jest dobrym przykładem stosowania alternatywnej waluty. Ale tych przykładów obecnie to są już tysiące na świecie, bo jest tysiące grup, które posługują się alternatywnym pieniądzem. I w tym właśnie, w tym ruchu alternatywnego pieniądza, praktycznie no pieniądz, osoby, które posługują się w wymianie, w ten sposób jakby odchodzą od tego oficjalnego rynku. Nie potrzebują złotówek. Wspólnota Findhorn ma duże nadwyżki produkcji nie tylko energii obecnie, ale żywności. Także może eksportować do sąsiednich wiosek czy osad. Może eksportować swoją żywność również lokalnie, czyli również w sposób ekologiczny, bo przypomnę, że żywność ekologiczna to jest żywność, która pochodzi z rejonu, osiedli, około 100 km.
Wtedy mało wydajemy na transport i mówię, nie płacimy frycowego tym, którzy dumpingują ceny, za mało opłacając swoich pracowników. Więc w tych lokalnych systemach one się zaczynają od tego, że określa się zasady funkcjonowania takiego systemu. Są to górne i dolne limity, zwykle te górne limity, czy inicjacyjny kredyt, który się przyznaje wszystkim nowo wstępującym na daną platformę członkom. To znaczy wysokość, tak można powiedzieć, jak się ma kartę debetową, wysokość, do jakiej można się zadłużyć. Z tym, że o ile w systemach tych tradycyjnych, jak się zadłużamy, to płacimy odsetki, to właśnie w systemach alternatywnych zadłużamy się i nie płacimy odsetek. Dług tutaj nie powoduje żadnych kosztów, więc jest to tylko pewien określony poziom, do którego możemy wydawać, nie wkładając niczego, prawda? Jeśli chcemy mieć konto zapełniane na plus, czyli po prostu jakieś tam przychody, no to musimy być nie tylko konsumentem, ale producentem. Jak to się mówi w tych systemach LEC, prosumentem, czyli osobą, która jest zarówno konsumentem, jak i producentem. No można powiedzieć, że prosumentami jesteśmy my wszyscy, bo nikt nie jest czystym konsumentem, nikt nie jest wyłącznie pracownikiem, no każdy je. Także te systemy wymagają konfiguracji. Co jeszcze można ciekawego powiedzieć o systemach? Oczywiście o mainstream, czyli ten świat oficjalny, z początku, jak takie systemy pojawiły się, to zaczął się zastanawiać, w jaki sposób to opodatkować. No i były liczne próby opodatkowywania, ale właściwie nie za bardzo wiedziano, jak się do tego zabrać, no bo jeśli opodatkować, no to ci opodatkowani pytali, czy oni w takim razie mogą te podatki płacić w tej walucie, którą tam kreują sobie. No, także tutaj było właśnie dużo różnych rozstrzygnięć w różnych krajach, rozstrzygnięć dotyczących sposobu opodatkowywania tych transakcji. No ale wszędzie na świecie te transakcje, nawet jeśli gdzieś udawało się w jakiś sposób opodatkować, to wszędzie jednak one były mniej opodatkowane niż oficjalne transakcje. Natomiast, żeby jeszcze bardziej utrudnić opodatkowywanie, w Stanach Zjednoczonych powołano jednostki, które już w ogóle mało przypominały pieniądz, bo nazywały się czasem, czyli to powstały banki czasu. No to właściwie do tej pory nie udało się chyba żadnego banku czasu opodatkować, ponieważ no, urzędy tutaj już tracą trochę wyobraźnię. Myślę, że nie wiedzą w ogóle, jak się do tego zabrać, jak zabrać się do opodatkowywania czasu. Ale jeśli się tak zastanowić nad tym głębiej, jest to tylko kwestia nazwy, bo zwykle to było tak, że w systemie na przykład Ithaca Hours, czyli takim banku czasu, po kilku latach używania tego systemu okazało się, że to praktycznie też ten czas miało być z początku tak, że godzina jest równa godzinie pracy, niezależnie od tego, jaką pracę się wykonuje. Tymczasem po kilku latach okazało się, że ten schemat nie działa, ponieważ dentysta mówił, no okej, ja ci zrobię to, ale jak mi zapłacisz za 4 godziny, a ja ci będę robił godzinę na przykład. No i ponieważ no, każdy może przelać tyle, ile chce pieniędzy na konto, także de facto w sumie były to też pieniądze, można powiedzieć, mało mające wspólnego z jakimś jednolitą stawką za godzinę pracy. No co mogę jeszcze powiedzieć o lecach? Lecy miały też swoje problemy, czyli tego rodzaju właśnie systemy, jak to się już w nowszej terminologii określa, te systemami multibarterowymi, czyli systemami wymiany,
Z tym, że w tych multibarterowych systemach banknoty czy drukowane jakieś nominały nie były już potrzebne. Wystarczał dostęp do konta bankowego i dzięki temu dostępowi można było uczestniczyć w transakcjach elektronicznych. Także obecnie to się nazywa, te LEDsy nazywają się systemami multibarterowymi. No i nawet funkcjonują na świecie w różnych krajach, w Europie też w wielu, ale one działają lokalnie, z tym, że oczywiście to jest też kwestia umowy, co to znaczy lokalnie, czy to jest województwo, czy to jest gmina, czasami to jest może cały kraj, to jest też lokalnie. W Belgii na przykład jeden z takich systemów dobrze już działający od kilku lat przeżywał problemy, ponieważ zaczął handlować również za alternatywne waluty nieruchomościami. No i właśnie okazało się, że to było zabójcze, bo systemy jeszcze miały zbyt małą pojemność, zbyt małą kreację pieniędzy miał taki system. Także takie transakcje powodujące przyrost pieniędzy nagły, gwałtowny na jednym koncie. Po prostu miały swoje też bardzo złe konsekwencje. Także te systemy żyją, rozwijają się. Obecnie wprowadzana jest coraz bardziej do nich nowoczesna technologia informatyczna. Głównie polega to na tym, że same transakcje stają się niezwykle proste, załatwiane są za pomocą telefonu komórkowego. Opłaty są znikomo niskie, no tyle ile tam z centralami telefonicznymi uda się wynegocjować, ale to jest zwykle odpowiednik kilku groszy za transakcję i można je wykonać łatwo za pomocą telefonu komórkowego. No nic, to myślę, że na początek, może jak przejdziemy już konkretnie do konfigurowania tego systemu i będziemy może w przyszłych odcinkach trochę więcej mówić o konkretnym systemie. Mam tu na myśli system Cyklos, który w wielu krajach funkcjonuje i myślę, że rozwija się, współpracują już programiści z całego świata nad tym, żeby był on z każdym rokiem coraz lepszy. No to ja właściwie na dzisiaj kończę, bo w ogóle chciałbym, aby te audycje były trochę krótsze. Godzina takiego mówienia do kamery to wydaje mi się, że jest trochę za dużo. Mało kto ma teraz czas, żeby godzinę poświęcić na słuchanie jakiegoś przekazu, więc dzisiaj na tym koniec. Dziękuję za uwagę. Dobranoc.